Hello, Moto. Praca zdalna, praca w terenie, na służbowych czy prywatnych laptopach lub smartfonach. Różne stanowiska, różne poziomy dostępów, awarie, aktualizacje, zarządzanie. Ludzie z działów IT nie mają dziś łatwego życia. Potrzeba dziś jednego narzędzia. Systemu UEM, czyli Unified Endpoint Management. Przyjrzyjmy się takiemu rozwiązaniu oferowanemu przez firmę Motorola i Lenovo. Rewolucja w zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń mobilnych w firmie rozpoczęła się wraz z powstaniem systemów MDM, czyli Mobile Device Management, pozwalających na utrzymywanie bezpieczeństwa smartfonów służbowych i zdalną kontrolę oraz konfigurację. MDM pozwoliły na wykorzystanie jednego urządzenia do spraw służbowych i prywatnych. Rozwiązanie, które Wam teraz przedstawię, to ThinkUEM, czyli system zarządzania wszystkimi urządzeniami w firmie, od laptopów, przez tablety, do smartfonów. Dzięki temu dział IT ma w jednym miejscu informacje o wszystkich urządzeniach i wszystkie może dowolnie konfigurować i serwisować. Oczywiście zdalnie. ThinkUEM ma ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem wszystkich urządzeń pracowników w firmie. To możliwość kierowania wszystkimi funkcjami administracyjnymi za pośrednictwem jednego panelu. A jaka jest różnica między ThinkUEM a MDM? MDM jest rozwiązaniem dedykowanym do smartfonów, z kolei ThinkUEM do zarządzania całym środowiskiem IT Telco. Rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w ramach ThinkUEM jest wiele, m.in. lokalizacja urządzenia, zdalne blokowanie, zdalne czyszczenie, aktualizacje i przejmowanie konsoli użytkownika. Dzięki ThinkUEM, bez względu na liczbę pracowników i urządzeń, mamy wszystko pod zdalną kontrolą w jednym panelu. Wystarczy, że urządzenie jest podłączone do internetu, żeby móc nie tylko je aktualizować czy konfigurować, ale też naprawić, odnaleźć, czy nawet zablokować i wykasować z niego wszystkie dane. Warto też wiedzieć, że rozwiązanie jest zoptymalizowane pod urządzenia Motorola i Lenovo, ale obsługuje wszystkie systemy operacyjne jak iOS, Android czy Windows. Hello, Moto.